ciasto dzisiaj rosło trochę dłużej, w mieszkaniu jest chłodniej, na dworzu zimno, więc rosło 50 minut zamiast 30. Ale proszę zwróćcie uwagę, pokrywka jest wypukła, czyli ciasto już jest dobre. Otwieram i tak wygląda moje ciasto. Teraz go zarabiam od nowa. Czyli go po prostu od nowa muszę zarobić. Dodaję daktyle. Pokroiłam je sobie w cząsteczki mniejsze. Będę je stopniowo dodawać, żeby się nie wszystkie mi w jednym miejscu zbiły. Daktyle się troszkę kleją. Babka będzie słodka. Bardziej może świąteczna, bo nie z rodzynkami, tylko z daktylami. Taka bardziej luksusowa. A wrzucimy wszystkie. Pięknie odchodzi od miski. I przełożymy go teraz ciasto do formy. Forma jest wysmarowana masłem i wysypana tartą bułką, ewentualnie kaszą manną, co tam w domu jest. Ja używam do wszystkiego masła, nawet do natłuszczenia formy, bo uważam, że masło się sprawdza. Teraz będzie trochę trudniej, ale sobie poradzimy. Również obtaczam, smaruję masłem i obtaczam bułką ten środek babki. To jest rzecz ważna, bo później babka pięknie wychodzi, nie przykleja się do tej dziurki, jaka jest w środku. Nigdzie się w przepisach nie pisze o tym, ale ja mam taki swój patent, że ja sobie teraz wkładam rękę pod wodę, zimną wodę i sobie tak od. Pugniatam babkę. Jest mi zawsze lepiej wtedy. W niczym to nie przeszkadza, do rąk mi się nie klei. Niestety teraz muszę umyć choć troszkę rękę, bo nic nie będę mogła wziąć w tą rękę. I moi drodzy, powinno być znowu 30 minut, ale nie powiem, że tak będzie, bo wszystko zależy od tego, jaka jest temperatura na dworzu i w domu. Przykrywam sobie moje ciasto już w formie ściereczką lnianą i zostawiam na 30 minut, bądź więcej. Ma powiększyć się, urosnąć. Jak będzie gotowa, wtedy wstawimy do piekarnika. Kochani, baba wyrosła. Możemy przystąpić do dalszych czynności. Tak wygląda moja baba wyrośnięta. I wstawiamy ją do piekarnika. Piekarnik 170 stopni. Myślę, że na 30 minut, ale 30-40 minut można sprawdzić patyczkiem. Ja już mam wyrobione oko, będę widziała, jak baba wygląda na wierzchu. Nastawimy czas na jakieś 35 minut. No i rośnie babeczko. Tak wygląda moja baba po upieczeniu. Po wyjęciu z piekarnika odpoczywała sobie tutaj 10 minut, a teraz spróbujemy ją odwrócić i położyć na krateczkę. Mam nadzieję, że nam się to uda. Może złożymy tę ścierkę nie tak, żeby była. O. Voilà. I tak wygląda moja baba wielkanocna. Możecie ją posypać
cukrem pudrem okruszyć, jak kto woli, czy mniej cukru, czy po prostu posypać lukrem. Trzeba to tak troszkę cierpliwości. Ja nie za wiele, bo muszę uważać na cukier, więc każdy jak sobie uważa. Jeśli nie cukrem pudrem, to lukrem. Można też taką babę, jak wystygnie, nasączyć. Nasączyć wodą z sokiem z cytryny i można dodać odrobinę alkoholu. Moi kochani, to już koniec. Moja baba wyszła taka. Życzę Wam zdrowych, spokojnych świąt. Wszystkiego dobrego.